na maluszka przystało. Psot ciągle jemu za mało. W sypialni postrzępił firanki i rozbił już trzy w kuchni szklanki. Przewrócił flakonik z kwiatami i wlazł mi do zupy łapkami. Lecz figle mu wybaczamy, gdy mrucząc grzeje nam kości. I nawet gdy jest niegrzeczny, dostarcza nam chwilę radości. To co, że fotel zniszczony i że gazeta pamięta, kiedy się kota ma w domu, to tak jakby wciąż były święta. To co, że fotel zniszczony i że gazeta pamięta, kiedy się kota ma w domu, to tak jakby wciąż były święta. Mój dziadek jest siwy i stary. Dziś podział gdzieś okulary. I gdzie je znalazłam, zgadniecie? Leżały u psotka w kuwecie. A wczoraj mój psotek dla hecy mamusi wskoczył na plecy. Tak bardzo się go wystraszyła, że talerz na stole rozbiła. Lecz figle mu wybaczamy, gdy mrucząc grzeje nam kości. I nawet gdy jest niegrzeczny, dostarcza nam chwilę radości. To co, że fotel zniszczony i że gazeta pamięta, kiedy się kota ma w domu, to tak jakby wciąż były święta. To co, że fotel zniszczony i że gazeta pamięta, kiedy się kota ma w domu, to tak jakby wciąż były święta. To co, że fotel zniszczony i że gazeta pamięta, kiedy się kota ma w domu, to tak jakby wciąż były święta. Dzień dobry, kochane dzieci. Już jesteście, bo ja jestem. Wasza kochana cioteczka Justyneczka z wami się dzisiaj wita. Dzień dobry, kochani. Jest godzina 17:33, więc to już jest nasz czas. Dwie godziny dla was, no i dla cioteczki oczywiście. A jak? No to bardzo się cieszę. Dzisiaj mamy też gości, panie poetki, panowie, właściwie pan, bo tutaj dzisiaj będzie pan Grzegorz, a nie dwóch, będzie pan Marek Wnukowski i pan Grzegorz Wolski. Bardzo przepraszam, więc już czekają tam, żeby zaprezentować się za moim pośrednictwem. No to co, zaczynamy, kochani. A jak w ogóle minął wam tydzień? Fajnie? Fajnie? Naprawdę? Piątki były? Czwórki. Ojejku, tam dwójka też jest ocena, a jedynka nocowy, no to jest normalna ocena, można ją poprawić, wiecie. Czasami to jest tak, że się człowiek uczy, ale potem, nie wiem, coś się dzieje i pac, a to pytanie nie odpowiada, a to coś tam, a to się człowiek źle czuje, a to pecha mamy czasami, tak mówimy, prawda? Nie martwcie się, wszystko będzie dobrze. No to kochani, zaczynamy. A więc dzisiaj chciałabym gorąco wam przedstawić wiersze. Witam serdecznie panią Beatę Małgorzatę Moniuszko, pana Grzegorza Wolskiego, panią Ewę Walentynę Maciejewską, panią Sylwię Kuchnowską, panią Wiesławę Chmielewską, panią Barbarę Sitek-Wyrębek, panią Urszulę Ciubę, panią Dorotę Frontczak i pana Marka Wnukowskiego. A ja przypomnę jeszcze, że muzykę tutaj do audycji jest właśnie
za pośrednictwem pana Marka Wnukowskiego, który do piosenek pisał teksty i muzykę skomponował, a śpiewa pani Monika, zapomniałam, no wiecie co? Ciotka musi ściągę zobaczyć. No normalnie już nie ten wiek chyba. Bardzo, bardzo przepraszam. Albo wiecie co, ja sobie sprawdzę i przypomnę sobie, tak? Bo tutaj tego sobie akurat nie zapisałam. No cóż, audycja na żywo, widzicie? Widzicie? A mówicie, że ciotka to taka fajna i wszystko na szóstkę. No nie! Ja też potrafię zapomnieć. No to taka sama sytuacja z waszymi ocenami. No raz jest dobrze, raz jest źle, także widzicie. Ale nic się nie dzieje. Tutaj przeczytam wam wierszyk, potem będzie piosenka, a potem przypomnę wam, znaczy powiem wam, a sobie przypomnę oczywiście, kto śpiewa piosenki. No i widzicie, wszystko jest dobrze, nie martwcie się. No to teraz pani Beata Małgorzata Moniuszko, ja przygotowałam tutaj, sobie wybrałam taki wiersz. Posłuchajcie. Beata Małgorzata Moniuszko, spadochrona. Fruwa wrona nad lotniskiem, lecz hamuje z wronim piskiem. Spadochroniarz spadł na pole. Kra, kra! Człowiek z parasolem. Nad stodołą lata wrona. Parasolkę trzyma w szponach. Podkrakała wrona wronie. Kra! Ląduj na parasochronie! Wronie śni się lot balonem, leci w dół z parasochronem, w kółko, jak na karuzeli. Zaplątała się w pościeli, kracze, kra, 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 a kuku, nie strzelajcie do mnie z łuku. A ty, kra, kra, tere, fere, nie goń mnie helikopterem. Spadła wrona, pac, na pole. Pióra sterczą jej na czole. Co tam? Wrona, spadochrona, do lądowań jest stworzona. No i widzicie? Ale przygoda. Tej wrony fajna, prawda? A wam coś się śni? I też tak? Pof, pof. Zaplątacie się czasami w kołderkę? Hmm? Ja też wam powiem wam, że ciotka Klotka, przepraszam bardzo, cioteczka Justyneczka, widzicie, cały czas gdzieś tam mam w głowie dawną ciotkę. No ale tak to już jest. Jak do czegoś się przyzwyczajimy, kochani, to czasem, cały czas mamy to w głowach. Tak jak ja teraz. Ale co ja chciałam wam powiedzieć, no widzicie, teraz już mi wyleciało z głowy. A, już wiem, że cioteczka Justyneczka i ja po prostu mam co noc sny. Nie mam jeszcze takiej nocy, nigdy nie miałam, żeby nic mi się nie śniło. Zawsze jakieś mam przygody, a rano to czasem jestem tak zmęczona, bo zawsze gdzieś biegam, coś gonię, coś tam, pełno przygód mam w tych snach, naprawdę. Myślę, że to chyba fajnie mieć sny. Ciekawe jak u was, no ale teraz już nie przeszkadzam i co by wam tutaj? O, jestem bardzo mały. Piosenka o zdrowym jedzeniu. Bardzo proszę. Jestem jeszcze bardzo mały i mam wzrost niewielki. Spodnie ze mnie wciąż spadają. Muszę nosić szelki. Drobne rączki mam, a nóżki jak patyki chude. Że ich jeszcze nie złamałem, to jest jakimś cudem. Bardzo martwią się rodzice, babcia oraz dziadek. I codziennie mnie pilnują, abym zjadł obiadek. Jedz proszę synku, przepyszne warzywa. Drogi synku,
same ciężkie rzeczy. Nie przeszkadza, że jest pełny, wcale mojej mamie. Zawsze znajdzie jakoś miejsce na drugie śniadanie. I choć w szkole jem kanapki oraz piję mleko, to na wadze nie przybyło ani jedno deko. Jedz proszę synku przepyszne warzywa, są bardzo zdrowe, nie wiesz o tym chyba. Jedz drogi synku banany i kiwi, przytyj choć kilo, będziemy szczęśliwi. Pojechałem do cioci nad morze. Każdy liczył, że wizyta u cioci pomoże. Choć to tylko dwa miesiące, jednak wystarczyło, bo urosłem i na wadze 5 kilo przybyło. To nie cioci jest zasługa, powiedzieć to trzeba. Bardzo często tak się dzieje, gdy dziecko dojrzewa. Jedz proszę synku przepyszne warzywa, są bardzo zdrowe, nie wiesz o tym chyba. Jedz drogi synku banany i kiwi, przytyj choć kilo, będziemy szczęśliwi. Jedz proszę synku przepyszne warzywa, są bardzo zdrowe, nie wiesz o tym chyba. Jedz drogi synku banany i kiwi, przytyj choć kilo, będziemy szczęśliwi. A jak, kochani, wy jecie warzywa? Super. Ja też się staram. No to trzeba to robić. A ja, wiecie co, znam niektóre osoby, które na przykład nie lubią marchewki albo na przykład pietruszki. No nie lubią i koniec. A ona jest taka zdrowa. Wiecie, ile ma pietruszka? No natka i nie wiem jak korzeń, ale natka ma bardzo dużo witamin. Bardzo, 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 bardzo. W ogóle wszystkie warzywa i owoce mają dużo zdrowych rzeczy, witamin, mikroelementów, naprawdę. I to wszystko potem w brzuszku rozprowadzane jest do różnych części ciała. No i potem główka dobrze pracuje, rączki dobrze tutaj też rysują, nóżki pięknie kopią w piłkę i biegają i skaczą, mają siłę, no to tak. No dobrze, to teraz, a jeszcze miałam wam, ciotka sobie sprawdziłam, bo wiecie co, coś wam powiem, jak nie jesteście czegoś pewni, to lepiej sprawdzić, powiedzieć chwileczkę, zastanowię się. No i teraz tak zrobiłam. Więc tak, na naszej audycji o taką aranżację muzyczną zadbał pan Marek Wnukowski, który napisał tekst i muzykę do piosenek, a śpiewa piosenki pięknym głosem pani Monika Bartkowicz-Krzysztof. No właśnie, będę co audycję tak mówiła i jak kiedyś zapomnę, to nawet jak was nie widzę i nie słyszę, to będę gdzieś tam wasze taki churalny głos. Pani Monika to śpiewa, pani Bartkowicz Krzysztof. No i wtedy będę wiedziała. Tak to właśnie działa nasza pamięć, kochani. No dobrze, kochani, a teraz już... jeszcze tutaj jest... Idę na pozdrowienia. Co tutaj na naszym portalu tajemniczym słychać? O! Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, małych i dużych, i ciebie, cioteczko Justyneczko. Podpisała się pani Beata Małgorzata Muniuszko. Pozdrawiamy serdecznie, pani Beatko, pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. No i Aśka napisała, pozdrowienia z Mazur.
My też Cię pozdrawiamy, Asiu! Cześć! Fajnie, że jesteście, w ogóle fajnie, że jesteście, no właśnie. A teraz już wiersz pana Grzegorza Wolskiego. Posłuchajcie. Grzegorz Wolski, Krzyżak i Muszka. Pracowity pająk z krzyżem na odwłoku, ażurowy pałac tkał od przeszło roku. Gdy na ukończeniu miał już pajęczynę, postanowił złowić piękną dziewczynę. Długo nie czekał, zastygły w bezruchu, usłyszał bzyczenie domowej muchy. Co z obiadu w stajni właśnie wracała, krztynę przeżarta i ociężała. Żoną mi będziesz, skrzydlata istoto, będziesz szczęśliwą, już ja zadbam o to. Z pajęczej nici suknię uprzędę, prędziu względy twoje zdobędę. Tymczasem muszka rzekła do pająka, co w zdenerwowaniu nieco się jąkał. Podaj mi nożyczki, podetnę skrzydełka, nie będę już latać na mokradełka. Krzyżak prośbę spełnił i zdrzemnął się nieco. Zmęczyła go bowiem praca nad kiecą. Gdy otworzył oczy, wyszła wielka draka. Muszka sieć przecięła i no i dała drapaka. No widzicie? A on jej uwierzył, dał jej nożyczki, a ona powiedziała, że nie będzie latać nad te mokradełka. I co? Ciach, ciach, ciach. I nie ma wesela. No ale czasami tak bywa, kochani. No a teraz nuteczka. Co tutaj? A jeszcze, a to później powiem. Najpierw nuteczka. Może piosenka o Jarku Niejadku? Proszę bardzo. Nie chce Jarek jeść śniadania, choć codziennie jego niania. Pyszne robi mu kanapki, on nie lubi tego dania. Jajecznica ze szczypiorem, grzanka z serem, z pomidorem. Przed zjedzeniem tych pyszności też się broni wciąż z uporem. Prosi mama go i tata, babcia z mlekiem za nim lata. On nie słucha, dzisiaj stwierdził, że niezdrowa jest sałata. Odkąd rano je śniadania, które wciąż szykuje niania. Lepiej uczy się i urósł, zmienił się nie do poznania. Rano je śniadania, które wciąż szykuje niania. Lepiej uczy się i urósł, zmienił się nie do poznania. A na lekcjach później w szkole, kiedy brzuch zaczyna boleć, zamiast skupić się na lekcji, myśli wtedy o rosole. Występuje nieroztropnie, później czuje się okropnie. Nie należy do prymusów i ma raczej słabe stopnie. Odkąd rano je śniadania, które wciąż szykuje nia.
się nie do poznania. Odkąd rano jest śniadania, które wciąż szykuje niania, lepiej uczy się i urósł, zmienił się nie do poznania. Raz na gimnastycznej sali, gdy był apel, wszyscy stali. Jarek nagle zemdlał, upadł, do szpitala go zabrali. Niech już więcej się nie zdarzy, tak usłyszał od lekarzy. Abyś na czczo szedł do szkoły, przyrzekł im to kilka razy. Odkąd rano je śniadania, które wciąż szykuje niania, lepiej uczy się i urósł, zmienił się nie do poznania. Odkąd rano je śniadania, które wciąż szykuje niania, lepiej uczy się i urósł, zmienił się nie do poznania. Tak właśnie, tak to jest. A wy jak tam? Jak tam śniadanka? Jecie? No wiecie, to jest bardzo ważne, żeby zjeść śniadanko, bo to jest chyba najważniejsze takie, na taki posiłek. Potem obiadek też trzeba zjeść. W ogóle w wieku szkolnym i takim młodzieżowym to jest bardzo ważne, żeby po prostu racjonalnie się odżywiać. Naprawdę. Ja wiem, że lubicie słodycze, ale wiecie, lepiej z tym tak dobrze nie eksperymentować, bo potem może być różnie. A to ząbki, a to... no różnie, różnie, różnie. Także mam nadzieję, że odżywiacie się dobrze i życzę wam wszystkiego dobrego wszystkim dzieciom, no i nie tylko, bo waszym rodzicom, dziadkom, no i całym waszym rodzinom również. A teraz jeszcze, zanim przeczytam tutaj pozdrowienia, to chciałabym taki komunikat dla naszych poetów i poetek przedstawić. No i chodzi o to, że jeżeli państwo przysyłacie tutaj na mojego maila swoje utwory, to bardzo prosiłabym, żeby tak do środy nowe utwory przysyłać, bo ja potem w czwartek przesyłam to tam do redakcji Radia Magma, już na stronę, żeby umieszczone były, jaki autor będzie na danej audycji. Więc to tylko tyle, więc na przykład dzisiaj, wczoraj chyba, albo przedwczoraj dostałam od pani Agnieszki Jarek, to już nie będzie ten wiersz i potem jeszcze nowa osoba, pan poeta napisał i też tutaj nie będzie umieszczony, ale to tak tylko dla przypomnienia, żeby to, no żeby nikt nie miał tam pretensji, bo taką właśnie przyjęliśmy zasadę. No dobrze, ale teraz to nie o tym, bo teraz jest audycja dla dzieci, no właśnie. Posłuchajcie, jeszcze tutaj mam dwa fajne tutaj wpisy. No, posłuchajcie, cioteczko Justyneczko, pozdrawiam kotka Nelly i dziewczynkę o miodowych włosach. Ojej, Wiesława i Jerzy napisali. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam was razem z dziećmi. Pani Wiesławo i panie Jerzy, pani Wiesława Chmielewska i pan Jerzy Krukowski. No to właśnie, nasi przyjaciele poeci. Wszystkiego dobrego wam życzę, kochani. A dzisiaj no nie będzie kotka Nelly i dziewczynki o miodowych włosach. Dzisiaj będzie bajka taka inna. Aha. Małego Janka, duże przygody poznacie dzisiaj pani Wiesławy Chmielewskiej. A, i tutaj jeszcze jeden tutaj wpis. Zaraz zobaczymy. Kto tutaj wpisał? O, pani Ulka Ciubaw! Super, pozdrawiam panią Ulkę. A pani Ulka napisała: witam jak zwykle z wnuczką Oliwką i słuchamy zafascynowane. Pozdrawiamy wszystkich. My też was pozdrawiamy. Oliwko, cześć! Super, że jesteś, fajnie. No to teraz następny
następny gość. Któż to teraz? A, pani Ewa Walentyna Maciejewska. Posłuchamy. Wiersz Dary Jarzębiny. Ewa Walentyna Maciejewska, Dary Jarzębiny. Powiedz, piękna Jarzębino, kto ci dał korale? Złota jesień darowała na jesienne bale. Tak rumienią się twe liście, w jasnym blasku słońca wiatr do taktu gra na kiściach, pod muchami trąca. A czerwoną jarzębinę pokochały dzieci. Zrobią bukiet i korale, kiedy słonko świeci. Nie poskąpi swych owoców także głodnym ptakom. Pożyteczna dla nich w zimie naturę ma taką. Pac, 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 lecą małe groszki wprost na mchu poduszki. Znajdą smaczne pożywienie wrony, jemiołuszki. Mama z babcią zrobią dżemy na jesienne chłody. Zdrowa, pyszna jarzębina doda nam urody. Tak, to prawda, jarzębina można robić właśnie, no ma wiele właściwości, nie tylko takie właśnie zdrowotne, ale też można zrobić korale, można dać ptaszkom, dużo, dużo jest możliwości. Ja chyba rok temu zrobiłam taki piękny wianek z liści, oczywiście w prezencie dla mojej córki. Były tam liście różnokolorowe i właśnie jarzębinka i trochę mchu, ale się cieszyła. Oczywiście ten wianek już zwiądł, usechł i został wyrzucony, no ale tak to właśnie jest. Podobno, żeby to się wszystko trzymało, to najlepiej polakierować i wtedy jakoś jeszcze się utrwala i wtedy można to jakoś przemycić na następny rok, żeby jeszcze cieszył oko. No dobrze, kochani, to teraz co? Bardzo dziękujemy pani Ewie Walentynie Maciejewskiej. No właśnie, pani Ewie to dziękuję, a poprzednim to nie. Oczywiście wszystkim dziękuję. Tutaj już cioteczka Justyneczka się zaraz poprawi. No to teraz co? A, może o piosenka? O kogucie śpiochu. Tak, no. No właśnie, koguty to zazwyczaj budzą, ale zobaczcie, co to z niego za śpioch. Posłuchajcie. W pewnej wiosce dzisiaj z rana rzecz się stała niesłychana. Coś, co trudno wytłumaczyć, co to ma w ogóle znaczyć. Lampa w rynku wciąż się świeci, w szkole pusto, nie ma dzieci. Sklepik nadal nie otwarty, nie ma gdzie kupić musztardy. Pierwszy taki to przypadek, wcześniej nie miał takich wpadek. Choć nie mieści się to w głowie, dzisiaj kogut zaspał sobie. Pierwszy taki to przypadek, wcześniej nie miał takich wpadek. Choć nie mieści się to w głowie, dzisiaj kogut zaspał sobie. Krowa wciąż niewydojona, napęczniałe ma wymiona. W stajni koń od rana pości, pies nie dostał też dziś kości. Słońce wzeszło dawno temu, a wciąż pusto w wiosce. Czemu? Kto zawinił? Kogo wina? Gdzie problemu tkwi przyczyna? Pierwszy taki to przypadek, wcześniej nie miał takich wpadek. Choć nie mieści się to w głowie, dzisiaj kogut zaspał sobie. Pierwszy taki to przypadek, wcześniej nie miał takich wpadek. Choć nie mieści się to w głowie, dzisiaj kogut zaspał sobie.
dziwią. Ptaki się na drzewie, świnie kwiczą głodne w chlewie. W żadnym piecu się nie pali, ludzie w wiosce dziś zaspali. Tak się zdarzyć może właśnie, kiedy człowiek mocno zaśnie. Takie to są oto skutki, bo nie było dziś pobudki. Pierwszy taki to przypadek, wcześniej nie miał takich wpadek. Choć nie mieści się to w głowie, dzisiaj kogut zaspał sobie. Pierwszy taki to przypadek, wcześniej nie miał takich wpadek. Choć nie mieści się to w głowie, dzisiaj kogut zaspał sobie. Pierwszy taki to przypadek, wcześniej nie miał takich wpadek. Choć nie mieści się to w głowie, dzisiaj kogut zaspał sobie. Choć nie mieści się to w głowie, dzisiaj kogut zaspał sobie. Choć nie mieści się to w głowie, dzisiaj kogut zaspał sobie. No i tak to czasami jest, nie? A wy też czasami zaśpicie? No mi też czasami się zdarza. No pewnie, no wszyscy czasami. Jejku, ja nie wiem, ale chyba każdemu w życiu się zdarzyło zaspać. To nic takiego. Ale budzik macie? Ja to się już nauczyłam bez budzika, wiecie? I czasami oczywiście włączam budzik, bo wiecie, w razie czego, no to cioteczka Justyneczka nie zdążyłaby do pracy. No pewnie, że tak. Posłuchajcie teraz. Pani Sylwia Kuchnowska. Sylwia Kuchnowska. Jesień. Już koszyk napełnia jabłkami. W kapeluszu ze zdobionymi różami i ogrodniczkach z kieszeniami wypchanymi jarzębinowymi koralami. Te czerwone korale zebrała, gdy liście w lesie kolorowała, zawieszała kasztany i żołędzie, więc się od nich uginają gałęzie. Teraz owoce całuje w ogrodach, aby im słodkich rumieńców dodać, a przy okazji strząsać liście pod drzewa, bo na to właśnie czeka rodzina jeży. Chętnie się w takim stosiku skryją przed strogą, mroźną, białą zimą. Najpierw napełnią sobie brzuszki, nim śnieg zasypie wszystkie dróżki. A jesień niespiesznie wypuszcza babie lato. Lecą przed siebie malutkie pajączki. Zatem kończy się czas słoneczny, a słodny zaczyna. Niedługo szron osiądzie na wszystkich roślinach. Sylwia Kuchnowska, Gdańsk, 11 września 2024 roku. Dziękujemy pani Sylwio za piękny wiersz. No to co, kochani, piosenka? Piosenka, wiersz był o jesieni, ale wiecie co, może kocham lato? Niech jeszcze troszeczkę, chociaż na dwie minutki będzie, dobra? Posłuchajcie. Wiosna wcale się nie spieszy i wciąż zimne są poranki, lecz mnie sama myśl już cieszy, że do piwnic schowaliśmy sanki. Kocham latem być na plaży, kocham, gdy mnie słonko praży, kocham morze, kocham fale. Mogę tam przebywać stale, kocham latem.
plaży. Kocham, gdy mnie słonko praży. Kocham morze, kocham fale. Mogę tam przebywać stale. Chcę już włożyć krótkie spodnie. Chcę jeść lody po kolacji. Chcę znów z dziećmi grać w dwa ognie. Chcę już bardzo cieszyć się z wakacji. Kocham latem być na plaży. Kocham, gdy mnie słonko praży. Kocham morze, kocham fale. Mogę tam przebywać stale. Kocham latem być na plaży. Kocham, gdy mnie słonko praży. Kocham morze, kocham fale. Mogę tam przebywać stale. No właśnie. Kocham lato. Ja też kocham lato, kochani. A teraz mamy jesień. Ja też lubię jesień. No wiecie co? Fajna jest jesień. Ja wiem, że deszcz i w ogóle, ale wiecie, można ubrać kalosze. No i wiem, skakać w kałużach. Wiem. I pryskać tak, no, mocno. Lubicie? Ja też. Mimo, że już mam tyle lat, ile mam. No to co, kochani? No to teraz pani Wiesława Chmielewska. Tutaj już poznaliśmy niektóre utwory, bajki takie o właśnie o kotce Neli, o dziewczynce o miodowych włosach. A dzisiaj poznamy, słuchajcie, Janka. Posłuchajcie. Wiesława Chmielewska, małego Janka, duże przygody. W szarym domku, tuż przy drodze, mieszkał z bratem mały Janek. Lubił jeździć na hulajnodze i był mistrzem wyklejanek. Autka różne miał w garażu w gotowości. Jeździł nimi po podwórkach i po moście radośnie. Rano zjadał słodkie płatki, prosząc często o dokładki. Potem buty wkładał sprawnie i czapeczkę, tak zabawnie. Mama mówi, załóż dobrze daszkiem, tak, ale Janek woli w spak. Daszek z tyłu, z przodu nie, tak to dzisiaj nosi się. Grzeczny, skromny, ułożony, do niczego niezrażony, jest ciekawym świata chłopcem. Raz zobaczył w lesie łosia, a że była z nim też Zosia, to rycerzem zostać chciał, bronić Zosi, czym tam miał. Krzyknął głośno, Zosia, w nogi, gdyż tam stoi czworonogi, zwierz, co wielkie oczy ma, teraz stój i cicho, sza. Gdy tak krótko coś szeptali, ryk się dał słyszeć w oddali, coraz bliżej, tuż, już. Ale Janek, zuch, nie tchórz, swoją rękę daje Zosi, potem prosi, by za krzaczkiem skryli się. Bierze w rękę kijek duży, zaraz łosia stąd wykurzy. Drzewa szumią, wietrzyk wieje, łoś potężny pędzi w knieje, wiewióreczka za nim śmiga, oj się Jasiu, nie wymiga. Od spotkania z leśnym zwierzem, aż tu nagle, dziw nad dziwy, najprawdziwszy cud prawdziwy. Zamiast łosia widzą dzieci, tatę, co w przybraniu leci, łosia.
Cztery badyle, garb i broda, tylko ogonka nie widać. Szkoda, śmieje się do Janka Zosi, a jej się na płacz zanosi. Chce do domu, Janka prosi, biegnijmy ścieżką przy wodzie, chwilka i będziemy już w zagrodzie. Tam na Janka Tymek czeka, biega, skacze, nie narzeka. To podrzuci piłkę w górę, gdyż radosną ma naturę. Lubi z kotem bawić się, tym bielutkim to się wie. Z klocków domek sobie stawia, żołnierzyki w nim ustawia. Tymek, Tymek, łoś tu leci, w jego skórze tata bawi dzieci. Nie bój się, on żartuje, to się wie. Dzieci patrzą, patrzą długo, a tam w dali, gdzieś nad strugą, znowu łosia słyszą ryk. Taty nie ma, gdzieś im znikł. Ojej, to dopiero trudna sprawa. Z tatą czy z łosiem to zabawa? Jeśli z tatą, dobra nasza, ale z łosiem? O, przepraszam, ja nie bawię w to już się. Łoś potężny, a ja nie. Łoś ma głowę wielką taką, tutaj Jaś pokazał jaką. Łoś ma uszy zwane łyżki, tak od razu, od kołyski. To w kołysce sypia on? Pyta Tymek, brata, braciszek Janka. Nie, też coś, on od poranka śpi na bagnie. Lub w Dąbrowie, tam gdzie jego mama powie, łoś malutki jest grzeczniutki. Łoś ma świece, czyli oczy, nawet ciemność go nie zaskoczy. Widzi wilka, sarny dwie, cztery dziki, duże sosny, trawy małe, czarne żuki i patyki. Czy zobaczy Tymka Janka? Nie wiadomo, niespodzianka. Łoś malutki ogon ma, zwany kwiatem, kolor rdza. Ma sukienkę, znaczy włosy. Umilkł Jaś, bo już odgłosy dziwne jakieś niby trójgłosy coraz bliżej stoją, patrzą, ryki słyszą, buczy coś lub stęka w trawie. Zosia woła, ja mam dość, w to się nie bawię. Łoś, nie łoś, ja mam dość. Odwróciła się na pięcie i zniknęła na zakręcie, gdzie jej domek w kwiatach cały pachniał ciastem jak migdały. Jasio z Tymkiem, chociaż mali, przycupnęli tuż przy płocie i czekają. A tu nagle, tuż po drodze, jedzie łoś na hulajnodze. Tej jankowej, tej czerwonej, nie tak dawno mu kupionej. Krzyczy Janek, stój, potworze, stój, bo ci dołożę. Łoś przystanął, wziął oddeszek. Jeszcze trochę, drogi Janku, niech się jeszcze nią pocieszę. Łoś co ludzkim głosem mówi? Jaś aż z dziwów, że nie mówił. Zwierz językiem innym włada. Szczeka, buczy, mruczy, kwiczy, ryczy, wyje, śpiewa, ćwiczy, piski, wrzaski. Grania lub kukania, bądź kumkania, przed wieczorem i w czasie śniadania. Zwierz nie mówi ludzkim głosem. Zwierz nie mówi ludzkim głosem, mruczy sobie Jaś pod nosem. Myśli sobie, wiem, co zrobię, żeby sprawdzić, czy ten ktoś to łoś, czy nie łoś. Tato, tato, woła Janek. Łoś przystanął na jednej nodze, zapomniał o hulajnodze i tak rzecze do chłopaka. Co się stało? O co draka? O, już wiem, to tata w łosia skórze, krzyknął Janek przez podwórze do braciszka Tymka. Tata w łosia skórze,
tata łoś został odkryty. Nic, że za futrem ukryty, głos wesoły, dobrze znany. Tak przez braci ukochany. Tak, chłopaki, to ja, wasz tata. Janek, wołaj brata. Sam zdejmuje łosia skórę i przytula synku w czule. Chyba nie baliście się, pyta tata. Pewnie, tato, wcale nie. Przecież każde dziecko wie, że łoś nie mówi ludzkim głosem. Więc pod jego szarym włosem musiał człowiek ukryć się. Ja to wiem, Tymek już wie, tylko Zosia jeszcze nie. Moi drodzy przyjaciele, w bajkach dzieje się tak wiele. Trzeba jednak wciąż pamiętać, tylko w bajkach mówią zwierzęta. One mają swoje głosy, czasem drą się pod niebiosy, albo cicho piszczą w nocy. Nie potrzeba ludzkich słów, by zrozumieć język lwów, kotów różnych czy koguta, albo lisa, bałamuta. Nie potrzeba nam muzyka, by zrozumieć śpiew słowika. Sroki, skrzeki, wilgi głos, albo o czym śpiewa kos. Trzeba kochać wszystkie je, każde z nich żyć wolne chce. Niechaj sobie gdaczą, kraczą i tyrlają, ludziom świat umilają, swoje dzieje opowiadają. Mały Janek lubi słuchać, o czym ptaki rozmawiają. Co gołębie smuci z ranka, czy coś boli dziś baranka? Spróbuj z nim posłuchać świata, opowieści wróbla chwata. Jaszczureczki szept przy lesie, niech się niesie, niech się niesie. Przyjaźń dzieci z tym, co leci, skacze, pełza, pływa, świeci. Koniec. Bardzo dziękuję pani Wiesławo, nie będę mówić po nazwisku, za piękne opowiadanie, bo to takie opowiadanie było o Janku. A Janka pozdrawiamy. Pozdrawiamy też Tymka, no i Zosię. No i oczywiście tatę w roli łosia. Oczywiście bardzo, bardzo fajnie. No to co, kochani, to teraz piosenka. A co tutaj damy? O, może o mamusi piosenkę, co? Zobaczymy. Proszę bardzo. Moja mama jest najlepszą w świecie z wszystkich mam. Bardzo jej dziękuję za to, że ją mam. Nosi buty na obcasie i na wszystkim zna się i jest najmądrzejszą z wszystkich mam. Jest milutka jak misiaczek, jak kota głaskanie. Wszystko bym zrobiła chyba dla niej. Przed snem czyta mi bajeczki lub je opowiada. Słodka jest jak miód, jak czekolada. Śliczne włosy ma i śliczną buzię, bardzo zgrabne ma kolana. Zawsze miła, zawsze uśmiechnięta, jest cudowna, jest kochana. Zawsze mi pomaga, robi to z radością, ciepły każdy jest jej gest. Tuli mnie jak szalik matczyną miłością, wielkie szczęście mam, że jest. Zawsze mi pomaga, robi to z radością, ciepły każdy jest jej gest. Tuli mnie jak szalik matczyną miłością, wielkie szczęście mam, że jest. Gdybym miała więcej siły, więcej niż dziś mam, to na rękach bym nosiła mamę, mówię wam. Ona na to zasługuje, mną się opiekuje, bo jest najwspanialszą z wszystkich mam.
Wszystkie mamy, jestem pewna, już tak przecież mają, że swe dzieci tak bardzo kochają. Dziecko jest dla matki wszystkim, jest jej oczkiem w głowie. Żyj, mamusiu, 100 lat, życzę tobie. Zawsze znajdzie czas, by cię przytulić, zawsze dobrych rad ma kilka. Przy niej trudno byłoby się nudzić, z nią cudowna każda chwilka. Zawsze mi pomaga, robi to z radością, ciepły każdy jest jej gest. Tuli mnie jak szalik matczyną miłością, wielkie szczęście mam, że jest. Zawsze mi pomaga, robi to z radością, ciepły każdy jest jej gest. Tuli mnie jak szalik matczyną miłością, wielkie szczęście mam, że jest. Mamusiu, kocham cię. Mamusiu, jesteś najlepszą mamą na świecie. Mamusiu, jesteś najkochańsza na świecie. Mamusiu, kocham cię. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. No dla ciebie, mamo kochana. Kocham cię, z mamusią. Tuli mnie jak szalik matczyną miłością, wielkie szczęście mam, że jest. No właśnie, kochani, ale już nie czekajcie na Dzień Mamy, tylko dzisiaj albo codziennie mówcie, że ją kochacie, no i wiecie, laurki, niespodzianki, no i wiecie, róbcie to, co prosi, pomagajcie, no. No dobra, kochani, to teraz następna osoba. Tym razem będzie to pani Barbara Sitek-Wyrębek. Witam serdecznie, pani Barbaro. No i proszę bardzo, dla was wiersz od pani Barbary, pani Basi. Barbara Sitek-Wyrębek, kiedy kredki idą do szkoły. Z plecakami wszystkie dzieci, czy deszcz pada, czy słonko świeci, śpieszą raźno do swojej szkoły. Wiatr targa czupryny i kurtek poły. Wrzesień cieszy się jak i dzieciaki, wszak to czas pani jesieni taki. Barwne liście pod stopami, a letnie uroki już za nami. Z warzywniaka znikają uprawy, czeka winogron i słonecznik koślawy. W sadach rumiane owoce spadają, a dzieci kasztany i żołędzie zbierają. Później w szkole, na lekcjach plastyki, różne powstają cudeńka i ludziki. Rysunki piękne zdobią kredki z piórnika. By kolorować świat, to ucznia taktyka. Na koniec wystawa, w każdej szkole inna, bajeczna, kolorowa i pięknem dziecinna, ale bez kredek świat byłby ponury. Kredki czarodziejki wychodzą ze skóry. Dobrze, że jesteście, powiadają dzieci, obok smutnej chmurki i słonko zaświeci. Choć opadły kolorowe liście z drzewa, kredkami zmieniamy świat, nawet gdy ulewa. Kolorowe kredki mam w swoim piórniku, może się zadziwisz, drogi czytelniku. Też rysuję czasem, gdy pisać przestaję. I kocham was, dzieci, i bajeczki baję. Bye, bye. Tak, to był właśnie wiersz pani Barbary Sitek-Wyrębek. Bardzo zresztą piękny, bardzo dziękujemy. No a teraz, no co? Chcę tatę za męża. To taka piosenka. Oh,
za męża mojego tatusia. Bajeczki przed spaniem on będzie mi czytał. Czy ząbki umyłam, wciąż będzie mnie pytał. I będzie mi robił codziennie śniadanie. I będzie przytulał, gdy coś mi się stanie. I nosek mi wytrze, gdy katar gdzieś złapie. I powie nie wolno, gdy strupek rozdrapie. Muszę spytać swojej mamy, czy podziela moje plany. Czy tatusiem się podzieli, spytam mamy po niedzieli. Muszę spytać swojej mamy, czy podziela moje plany. Czy tatusiem się podzieli, spytam mamy po niedzieli. Bo tatuś jest dla mnie mężem wymarzonym. Ucieszy się pewnie, fajnie mieć dwie żony. Rozpieszczał nas będzie, zabierał do kina. Cudowna z nas będzie i zgodna rodzina. I tylko braciszek wciąż plany mi psuje. I jemu niestety mój plan nie pasuje. Poskarżyć się muszę, pogadam z tatusiem. Bo brat chce za żonę mieć naszą mamusię. Muszę spytać swojej mamy, czy podziela moje plany. Czy tatusiem się podzieli, spytam mamy po niedzieli. Muszę spytać swojej mamy, czy podziela moje plany. Czy tatusiem się podzieli, spytam mamy po niedzieli. Muszę spytać swojej mamy, czy podziela moje plany. Czy tatusiem się podzieli, spytam mamy po niedzieli. Muszę spytać swojej mamy, czy podziela moje plany. Czy tatusiem się podzieli, spytam mamy po niedzieli. No a teraz zaproszę was na wiersz pani Urszuli Ciuby. Tak. Właśnie tej od Oliwki. Pamiętam. No to posłuchajcie, kochani. Urszula Ciuba. Kocia karma. Dwa bure koty za piecem śpią. O karmie pysznej obaj dziś śnią. Jeden zatapia się w cielęcinie, drugi w jarzynach na wołowinie. Pierwsza to mysia, druga to fela. Kto to jedzenie dzisiaj rozdziela? Komu dziś mokre, komu chrupiące? Dawniej to koty były na łące. Opodal dziurek mysich siedziały i godzinami na nie czekały. Teraz to wszystko u nich na opak. Kotka dziewczynka czy kocur chłopak? Najlepiej lubią z pudełek karmę, lecz życie mają nad podziw marne. Żadnej przygody, jedzenie z puszki i tylko rosną tym kotkom brzuszki. I nawet gdyby myszkę spotkały, do czego służy, by nie wiedziały. No właśnie, ja nie mam kotka, ale kiedy byłam mała i często odwiedzałam moją babcię i dziadka na gospodarstwie, tam były kotki. Oj, one to fajnie miały, harcowały w stadole, bo tam pełno myszek. Właśnie. O, a tutaj na konsolce w naszym tajemniczym portalu pani Maria Teresa, do Marecka przesłała chyba dużo, dużo serduszek. My też dla ciebie, pani Mario Teresa, dużo serduszek i buziaki takie słodkie. Fajnie, super. No to co, kochane dzieci? Jaką tutaj piosenkę dla was? Wiem,
No dobra, wiecie co? Mam taką piosenkę, ale tylko się nie śmiejcie, no bo to taka piosenka jest. No, piosenka o Kubie, co w nosie dłubie. No tak, posłuchajcie. Oj, nie martwcie się, ja też kiedyś dłubałam w nosie, jak byłam mała. Chyba każde dziecko dłubało kiedyś w nosie. Nie martwcie się, potem porozmawiamy. Teraz posłuchajcie o Kubie, co w nosie dłubie. O Jakubie, który wiecznie w nosie dłubie. Gdy go spytasz, czemu dłubiesz, odpowiada, bo tak lubię. Ledwo z łóżka rano wstanie, zanim jeszcze zje śniadanie, już do nosa wpycha palce, już zaczyna się dłubanie. Może w nosie ma robaki, może tam mieszkają ptaki. Nikt się z Kubą nie chce bawić, brzydzą Kuby się dzieciaki. Może w nosie ma robaki, może tam mieszkają ptaki. Nikt się z Kubą nie chce bawić, brzydzą Kuby się dzieciaki. Palcem kręci, wierci, stuka, czegoś pewnie w nosie szuka. Czasem kiedy się zapomni, pcha do nosa nawet kciuka. Dobrych rad Kuba nie słucha, wciąż do nosa pcha palucha. Jak tak będzie dalej dłubał, może przepchać się do ucha. Może w nosie ma robaki, może tam mieszkają ptaki. Nikt się z Kubą nie chce bawić, brzydzą Kuby się dzieciaki. Może w nosie ma robaki, może tam mieszkają ptaki. Nikt się z Kubą nie chce bawić, brzydzą Kuby się dzieciaki. Już raz kiedyś od dłubania nos mu urósł, spuchł jak bania. Później męczył się i cierpiał, kiedy przyszło do kichania. Dłubać w nosie się nie brzydzi i się tego też nie wstydzi. Choć się śmieją z niego wszyscy, każdy sobie z niego szydzi. Może w nosie ma robaki, może tam mieszkają ptaki. Nikt się z Kubą nie chce bawić, brzydzą Kuby się dzieciaki. Może w nosie ma robaki, może tam mieszkają ptaki. Nikt się z Kubą nie chce bawić, brzydzą Kuby się dzieciaki. I ty też, Kuba, nie przejmuj się, wyrośniesz z tego, a tak naprawdę to bardzo brzydko wygląda, wiecie, naprawdę. No ale taką piosenkę ktoś wymyślił, a wymyślił to pan Marek Wnukowski, bo stara się pisać o wszystkim, co jest dookoła. Także fajnie, bardzo dziękujemy panie Marku, no i pani tutaj Monice za piękny głos w piosence. No a teraz, kochani, kolejna panią Dorotę Frontczak. Dobry wieczór, pani Doroto. No i dzisiaj zaprezentujemy kolejny wiersz pani Dorotki, już tutaj. A jaki, jaki? Nie wiem, czy go już czytałam, ale zobaczymy. Dorota Frontczak, krowa. Niedaleko Rakutkowa pasła się na łące krowa, bardzo ładna, bo łaciata, ale posunięta w latach. Przez sędziwy wiek tej krowie mocno się mieszało w głowie, a dokładnie przez sklerozę,
którą każdy z nas mieć może. A ta krowa daje słowo o tym, że jest właśnie krową, zapomniała bez problemu. I to dawno, dawno temu. Nie łatała dziur w pamięci, gdyż nie miała wcale chęci. Myśleć o tym, że jest krową, takie myśli mieć niezdrowo. Żyła w szczęściu długie lata, aż tu nagle, w środku lata, wypatrzyła dość ciekawy, szklany przedmiot w gąszczu trawy. Było wtedy tak gorąco, że się przedmiot ów kusząco świecił na zielonej łące pozłacanej cudnym słońcem. Krowa wzięła go w kopyta i stanęła w mig jak wryta, bowiem w nim ujrzała krowę, a właściwie krowią głowę. W końcu wielce zaskoczona tym widokiem, zniesmaczona, wymuczała takie słowa. Muuu, jejku, cóż to jest za krowa, a tu przedmiot jej powiada. Tak się, moja droga, składa, że to ty jesteś tą krową, a mnie ludzie lustrem zowią. Widzisz we mnie swe odbicie i ci wyznam, jeszcze skrycie, że ja pękam, pękam z dumy, żem jest ze szkła, a nie z gumy. Szkło jest delikatne, kruche, można stłuc je jednym ruchem. Więc uważaj na mnie, krowo, traktuj czule, wyjątkowo. Gdy to krowa usłyszała, zaraz cała zczerwieniała, po czym rzekła, kręcąc głową, jak ty możesz zwać mnie krową? Chwilę później swoim rogiem roztrzaskała lustro strogie na malutkie kawałeczki. To już koniec tej bajeczki. Ale historia, co? Kto by pomyślał? No to co, kochani, jaką piosenkę teraz? Aha, aha. O, fajna jest o tym piesku. Jeszcze taki komunikat, gdyby tutaj ktoś z waszych znajomych, znajomych poetów, poetek lub nawet was, kochane dzieci, komponował piosenki, śpiewał, no to zapraszam do współpracy. Może ktoś miałby ochotę przedstawić swoje piosenki dla dzieci właśnie w Radiu Magma. Na razie mamy pana Marka Wnukowskiego, ale mam nadzieję, że z czasem ta kolekcja przyjaciół muzycznych się również rozrośnie jak przyjaciół poetów i poetek. No a teraz już mój piesek. Bardzo proszę. Gdy wróciłam dziś ze szkoły, to uwierzcie proszę, mało mi nie popękały ze szczęścia kalosze. W mym pokoju czekał na mnie od rodziców prezent. Że to stało się naprawdę, ja wciąż w to nie wierzę. Na kołderce leżał tuż przy skraju łóżka i gdy mnie zobaczył, postawił swe uszka. Już zgadliście może, kto tak na mnie czekał? Podpowiem, że piszczał i radośnie szczekał. Mój piesek kochany to kumpel cudowny, jest bardzo milutki, grzeczny i łagodny. On sprawił, że życie kolorowe.
się uczyć, że mądrzejszy jest ode mnie, nie mogę wykluczyć. Na komendę aportuje, daje łapkę, siada i pilnuje dziś na ogród, nie wpuścił sąsiada. Jest mi bardzo wierny i oddany wielce, i choć jest nieduży, to ma wielkie serce. Przy nim się nie nudzę, on mnie rozwesela, każdemu polecam, wsadza przyjaciela. Mój piesek kochany to kumpel cudowny, jest bardzo milutki, grzeczny i łagodny. On sprawił, że życie kolorów nabrało, a chwil z nim spędzanych ciągle jest mi mało. Mój piesek kochany to kumpel cudowny, jest bardzo milutki, grzeczny i łagodny. On sprawił, że życie kolorów nabrało, a chwil z nim spędzanych ciągle jest mi mało. Jestem, tylko tutaj program od radiowy mi się tutaj zsunął na bok i nie mogłam do góry podłączyć. No przepraszam, znowu Justyneczka, to wiecie, dzisiaj normalnie, ja nie wiem, a to tutaj coś źle nacisnę, a to coś tam, no wy tego nie widzicie, ale dzisiaj cioteczka Justyneczka ma taki, no ja nie wiem, jestem antytechniczna dzisiaj, anty. Cioteczka tylko by dzisiaj, nie wiem, marzyła, no tak. Taka cioteczka też czasami jest Justyneczka, że wiecie, myśli, rozmyśla, rozmarza się, a tutaj by pohasała z tą krową na tej łące, albo tutaj, nie wiem, z tym pająkiem porozmawiała, albo nie wiem, uciekła z tą muchą, z tymi nożyczkami. No taka jest dzisiaj cioteczka Justyneczka, naprawdę. Wy też macie takie dni i co wtedy robicie? Rysujecie? Naprawdę? Ojej, to wiecie co? Może narysujcie jakieś rysunki i przyślijcie do mnie na maila. Ja wam wtedy opowiem. Nie powiem, to nie będzie żaden konkurs, nie. No co wy, wszystkie pewnie będą piękne, ale przyślijcie, proszę. Naprawdę. No, zróbcie taki kiedyś eksperyment i przyślijcie mi na pocztę elektroniczną wasze rysunki. Na przykład, co wam się podobało, albo na przykład z tych wierszy, wiecie, co wam najbardziej utkwiło w pamięci. Narysujcie to, no fajnie by było. Posłuchajcie, a teraz wyłączyłam, widzicie, mikrofon i sobie mówię dalej. Teraz czas na pana Marka Wnukowskiego, ale zanim to nastąpi, to tutaj jeszcze na naszym portalu pozdrowień jest pani Dorota Frontczak, która napisała: serdecznie pozdrawiam i uśmiech zostawiam. Pani Dorotko, pozdrawiamy! Pozdrawiamy serdecznie! Fajnie, wszystkiego dobrego i dziękujemy za wiersz! No dobrze, a teraz pan Marek Wnukowski, Pan Marek przysłał mi bajkę. Usiądźcie sobie wygodnie, ona trochę jest dłuższa, ale mamy jeszcze trochę czasu. Posłuchajcie. Marek Wnukowski, bajka o krawcu Damazym, jego żonie Celinie i córce Zosi. Bardzo dawno temu na ziemi lubuskiej, w malowniczo położonym nad rzeką Bóbr mieście Żagań, żył pewien krawiec. Mieszkał z żoną i córką w niedużym mieszkaniu w kamienicy. Na jej dole był zakład krawiecki, a na piętrze nad zakładem mieściło się ich skromne mieszkanie. Krawiec miał na imię Damazy, a jego żoną była Celina. Małżeństwo miało jedynaczkę, Zosię. Miasteczko nie było duże ani bogate, stąd jego mieszkańcy nie należeli do ludzi zamożnych. Dlatego Damazy, zamiast szyć suknie, garsonki, płaszcze, spodnie, zwykle dostawał zlecenia na łatanie dziur i naprawę starych ubrań. Ewentualnie na inne drobne prace krawieckie. Zawsze robił wszystko bardzo starannie i wkładał w to dużo serca, ale zapłata
za wykonane prace nie była wysoka. Na szczęście tych drobnych zleceń miał bardzo dużo, bo w miasteczku nie było innego krawca, dzięki czemu jakoś udawało się z tego wyżyć rodzinę. Celina w wolnych chwilach pomagała mężowi, który nauczył ją rzemiosła krawieckiego i potrafiła nie gorzej od niego posługiwać się igłą i nożycami. Gdyby nie jej pomoc, to nie wiadomo, czy Damazy sam zarobiłby na opłaty i wyżywienie. Żyli skromnie, poświęcając się wyłącznie pracy i nie mając czasu ani środków na własne przyjemności. Jedyną ich radością w życiu była córka Zosia, dzięki której mieli apetyt na życie, dzięki której na ich ustach pojawiał się uśmiech i dzięki której czuli, że ich życie ma sens. Pewnego razu Celina zachorowała, dostała wysokiej gorączki i przez kilkanaście dni leżała w łóżku, nie mając na nic siły. Medyk, którego sprowadził Damazy, robił co w jego mocy, aby jej pomóc, ale dolegliwości ustępowały bardzo powoli i niechętnie. Kiedy w końcu gorączka ustąpiła i Celina mogła wstać z łóżka, okazało się, że choroba zabrała jej wzrok. Od tej chwili już nie mogła pomagać mężowi i to on musiał teraz opiekować się nią i nieść pomoc w codziennych czynnościach. Oczywiście pomocna była również Zosia, choć miała dopiero 7 lat. Pomagała jej się ubrać, karmiła, pomagała przyrządzać posiłki, sprzątać, wychodziła z nią na spacery. Damazy obawiał się o ich przyszłość, wiedział, że bez pomocy Celiny będzie im bardzo ciężko i martwił się, że może nie dać rady utrzymać rodziny. Tym bardziej, że też powoli tracił wzrok, gdyż robił się coraz starszy. Jeśli straci wzrok również on, ich los może okazać się dla nich tragiczny. Zosia jeszcze do tego do końca nie rozumiała, ale przeczuwała, że podkrążone od przemęczania i wylanych łez oczy taty nie wróżą niczego dobrego. Któregoś dnia Zosia poszła na łąkę za miasto nazbierać szczaw, z którego chciała z mamą ugotować zupę szczawiową, za którą wszyscy przepadali. Kiedy zbierała go do koszyka, klęcząc w trawie, ujrzała kilkanaście metrów od siebie skradającego się kota. Wpatrywał się w coś, czego na razie Zosia nie dostrzegła. Gdy wstała na równe nogi, ujrzała kilka metrów od kota srokę. Była tak zajęta wydziobywaniem czegoś z ziemi, pewnie jakiegoś robaka, że nie widziała skradającego się drapieżnika, który był coraz bliżej i już oblizywał się na myśl o tym, że za chwilę zdobycz wyląduje w jego brzuchu. Kiedy był kilkadziesiąt centymetrów od biednego ptaka i już miał wykonać ostateczny skok na swoją ofiarę, nagle usłyszał czyjś krzyk i ujrzał dziewczynkę biegnącą w jego stronę. Wymachiwała koszykiem i krzyczała: "Zostawcie ją, kocie! Sio! Sio!" Efekt był taki, jakiego spodziewała się dziewczynka. Zdezorientowany i wystraszony kot skoczył owszem, ale w przeciwnym kierunku, uciekając przed krzyczącą dziewczynkę i jej groźnie wyglądającym koszykiem. Równocześnie zaalarmowana hałasem sroka wyfrunęła z trawy i usiadła na gałęzi pobliskiego drzewa. Cała drżała z przerażenia, uświadamiając sobie, w jak wielkich była tarapatach i jak dużo zawdzięcza tej drobnej dziewczynce, która właśnie zbliżała się do niej. – Witaj, sroczko – rzekła Zosia, podchodząc do drzewa. – Cieszę się, że nic ci nie jest, kot pewnie cieszy się mniej ode mnie, ale trudno, musi znaleźć sobie inny posiłek. – Dziękuję, dziękuję, dziewczynko, uratowałaś mi życie – odpowiedziała sroka. – Co ty, mówisz ludzkim językiem? – spytała się zdziwiona Zosia. – Tak, jestem czarodziejską sroką, znam mowę wszystkich zwierząt i mowę ludzi, ale co z tego, skoro prawie pożarł mnie przed chwilą kot? Jestem ci bardzo wdzięczna za uratowanie mi życia i chcę cię wynagrodzić. Chcę ci wynagrodzić, bardzo. Bardzo ci dziękuję za tą przysługę. Dam ci dzbanek pełen złota i kosztowności. Będziesz sobie mogła kupić, co tylko zapragniesz.
Nie chcę złota, odparła Zosia, jeśli chcesz mi się odwdzięczyć. Chociaż nie musisz, bo nie zrobiłam tego dla korzyści. To spraw, aby moja mama odzyskała wzrok. Straciła go po ciężkiej chorobie i jest niewidoma. Bardzo mi jej szkoda i chciałabym, aby znowu go odzyskała, a z nim radość z życia, aby znowu na jej ustach zawitał uśmiech na widok otaczającego ją świata, aby znowu mogła pomagać mojemu tacie. Przykro mi, powiedziała sroka. Nie mam takiej mocy, ale aby móc pomóc twojej mamie, ale chyba wiem, kto taką moc ma. Naprawdę? Kto to taki? Zapytała Zosia. Już ci mówię, odpowiedziała sroka. Słuchaj, za widocznym tu lasem i rzeką na samotnej górze w pniu potężnego dębu mieszka dobry czarnoksiężnik Dobromir. Bardzo lubi pomagać zwierzętom i ludziom i gdy tylko ktoś poprosi go o pomoc, on bez wahania zawsze jej udziela. Wszyscy go kochają i podziwiają oprócz złego czarnoksiężnika Brutala, który zazdrości mu sławy i tego, że jest tak przez wszystkich uwielbiany. Dlatego robi wszystko, aby przeszkodzić Dobromirowi w czynieniu dobrych uczynków. Na samotną górę prowadzi tylko jedna droga, kręta i niebezpieczna, zwłaszcza w zimie. Niedawno Brutal postawił na tej drodze swoich trzech strażników, których zadaniem jest powstrzymanie każdego, kto chciałby udać się do Dobromira. Chce w ten sposób doprowadzić do tego, aby nikt już nie mógł prosić go o pomoc i by po jakimś czasie wszyscy o nim zapomnieli i przestali go uwielbiać. Strażnicy są bezwzględni i nie zawahają się zabić każdego, kto będzie chciał przekroczyć ich posterunek zbudowany na drodze z drewnianych pali przykrytych dużymi liśćmi roślin. Liście dają upragniony cień w dzień, kiedy promienie słońca są najbardziej dokuczliwe i chronią również chociaż dużo mniej przed słońcem i przed deszczem. Niestety, za dnia droga na samotną górę jest odsłonięta i bardzo widoczna. Nie ma żadnych drzew ani krzaków, gdzie można by się schować, dlatego pokonanie jej w dzień jest ryzykowne i chyba niemożliwe, gdyż strażnicy mają doskonały wzrok i słuch oraz węch. Tylko nocą może się to udać, ale też jest to bardzo, bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla takiej drobnej i małej dziewczynki jak ty. Dlatego odradzam ci podejmowanie takiego ryzyka. Ale ja muszę to zrobić, przerwała jej Zosia. Nie mogę patrzeć, jak cierpią i jak są nieszczęśliwi moi rodzice. Muszę podjąć to ryzyko, choćbym przepłaciła je własnym życiem. Zresztą, jeśli mama nie odzyska wzroku, to wkrótce straci go również mój tata, a wówczas nie będzie mógł pracować i umrzemy wszyscy w nędzy i z głodu. Faktycznie, chyba nie masz wyjścia, rzekła sroka. W takim razie dam ci 3 w różnych kolorach czarodziejskie różdżki, które pomogą ci w pokonaniu strażników i zdradzę ci kilka ważnych informacji, które mogą ci się przydać. O, to wspaniale! Zamieniam się w słuch, powiedziała Zosia. Każdy strażnik ma swój czuły punkt. Jeden ma bardzo wrażliwe oczy i jak widzi coś naprawdę pięknego, to przez kilka chwil nic do niego nie dociera. Wpatruje się w to piękno i nie reaguje na to, co się wokół niego dzieje. Drugi strażnik ma bardzo wrażliwe uszy i tak samo reaguje, gdy słyszy coś pięknego, jakąś muzykę. Trzeci ma bardzo wrażliwy nos. I podobnie reaguje, gdy wyczuje jakiś piękny zapach. Nikt nie wie, który strażnik jest czuły na piękno, który na dźwięk, a który na zapach. Musisz nie wiem jak sama to odgadnąć i użyć odpowiedniej różdżki. Użycie białej spowoduje, że pojawi się coś pięknego dla oczu, jakaś rzecz lub zjawisko. Użycie
czerwonej sprawi, że pojawi się coś pięknego dla uszu, jakiś piękny dźwięk lub muzyka. Natomiast użycie niebieskiej różdżki sprawi, że pojawi się coś pięknego dla nosa, jakiś zapach lub woń. Wspaniale są, wspaniale! Wspaniale, wspaniale, wspaniałe są te różdżki, powiedziała wpatrzona w nie Zosia. Ale pamiętaj, że każdą różdżkę wolno ci użyć tylko raz. Dlatego zanim to zrobisz, dobrze się zastanów, czy to na pewno ta, po którą powinnaś w tym momencie sięgnąć. Proszę, oto różdżki, weź je. Zosia delikatnie wzięła różdżki do rąk, bojąc się, by nie opuścić którejś na ziemię. Dziękuję, dziękuję ci bardzo, sroczko, dziękuję to, dzięki tobie odżyła we mnie nadzieja na lepszy los i normalne życie dla mojej rodziny. To ja dziękuję, odparła sroka. Uratowałaś mi życie, zawsze będę twoją dłużniczką. Zosia pomachała odlatującej do swojego gniazda sroce i wróciła do domu z koszykiem pełnym szczawiu. Wspólnie z mamą ugotowały przepyszną zupę, którą razem z tatą zajadali się przez kolejne dwa dni. Postanowiła nic nie mówić rodzicom o spotkaniu ze sroką i o swoich planach spotkania się z czarnoksiężnikiem Dobromirem. Nie chciała ich martwić i tak mieli zmartwień pod dostatkiem. Przeczucie jej mówiło, że wszystko dobrze się skończy. Postanowiła, że następnej nocy, gdy tylko rodzice zasną, wymknie się ukradkiem z domu i uda za las i rzekę na samotną górę. Gdy nadeszła ta noc i rozległy się pierwsze odgłosy chrapania taty, świadczące o tym, że smacznie śpi u boku mamy, Zosia wyszła ze swojego pokoju. Na palcach zeszła po schodach, modląc się w duchu o to, aby skrzypiące stopnie nie obudziły rodziców. Gdyby ważyła więcej, to może hałas mógłby ją zdradzić, ale na szczęście była drobnej postury i skrzypienie desek było niemal niesłyszalne. Otworzyła drzwi domu i wyszła na ulicę. Szczęście jej sprzyjało, gdyż pogoda była upragniona, żadnych chmur na niebie i temperatura idealna na nocny spacer. Nawet tak niebezpieczny jak ten, który czekał Zosię. Wiedziała, że musi się spieszyć, aby wrócić do domu przed świtem, zanim obudzą się rodzice. Kiedy opuściła las i przekroczyła rzekę, ujrzała w świetle księżyca samotną górę. Wyglądała bardzo okazale i dostojnie. Spostrzegła krętą drogę prowadzącą na jej szczyt i złapawszy głęboki oddech, ruszyła w jej kierunku. Szła ostrożnie, stawiając stopy, aby nie robić hałasu, rozglądając się na boki. Nie bała się, ale też nie czuła się komfortowo. Chyba nikt nie czułby się komfortowo w środku nocy na nieznanej drodze, w dodatku mając 7 lat. Po kilkunastu minutach marszu krętą drogą ujrzała, wychodząc zza zakrętu, jakąś małą chatkę lub coś ją przypominającą, stojącą na środku drogi. Zatrzymała się, przykucnęła na poboczu w trawie i dokładniej przyjrzała tej małej budowli. Stwierdziła, że to raczej mała wiata czy zadaszony liśćmi szałas. Nagle zauważyła jakiś ruch. W środku wiaty ktoś był. Domyśliła się, że to jest pierwszy posterunek, o którym mówiła sroczka, a poruszył się strażnik, który jest wewnątrz. Poczuła drżenie rąk, ale wiedziała, że nie może już zawrócić, że musi iść dalej i przechytrzyć strażnika. Sięgnęła do torby i wyciągnęła 3 różdżki. Teraz musiała jednej z niej użyć, ale której? Gdy jej wzrok przyzwyczaił się do ciemności, ujrzała zarys postaci strażnika. Przypominał stojącego na nogach niedźwiedzia, ale z ludzką głową. W pewnej chwili strażnik wyszedł z posterunku na drogę i rozejrzał się dookoła, sprawdzając, czy nie pojawił się na niej jakiś intruz. Zosia zamarła bez ruchu, licząc na to, że trawa, w której się skuliła, będzie bezpieczną kryjówką,
i strażnik jej nie zauważy. Przyjrzała mu się uważnie, gdyż teraz po wyjściu na zewnątrz był lepiej widoczny. Faktycznie miał tłów niedźwiedzia i ludzką głowę. Zauważyła, że ma bardzo duże uszy, nie pasujące swoją wielkością do głowy. Domyśliła się, że jest to strażnik, który wrażliwy jest na piękne dźwięki. Wiedziała już, że musi użyć czerwonej różdżki. Schowała do torby białą i niebieską, zostawiając w dłoni czerwoną. Wzięła głęboki oddech i nacisnęła przycisk na różdżce. W tym samym momencie, gdzieś jakby z niebios, dało się słyszeć piękną muzykę. Przepiękne dźwięki orkiestry docierały z góry, z boku, z każdej strony. To był tak cudowny utwór, że nawet Zosię zamurowało na moment z wrażenia. Na szczęście to samo stało się ze strażnikiem, który znieruchomiał, zamknął oczy, podniósł głowę, nadstawił do góry uszy i chłonął tę piękną muzykę, nie reagując na nic, co się wokół niego działo. Zosia wiedziała, że musi jak najszybciej przebiec obok niego, póki jest oszołomiony dźwiękami. Musi uciec na bezpieczną odległość w górę drogi, na samotną górę. Tak też zrobiła, kiedy przebiegła obok posterunku i po chwili schowała się za zakrętem drogi, wiedziała, że jest już bezpieczna. Zatrzymała się, aby złapać oddech. Słyszała, jak ostatnie dźwięki cudownej muzyki cichną i po chwili zapanowała zupełnie cisza, której już nic nie zakłócało. Nie oglądając się za siebie, ruszyła dalej w górę drogi. Po kilku minutach marszu, wychodząc zza kolejnego zakrętu, ujrzała w oddali drugi posterunek. Nie różnił się niczym od pierwszego. Położyła się z boku drogi na trawie i zaczęła się czołgać w jego stronę. Kiedy była już całkiem blisko, nagle na drogę wyszedł drugi strażnik. Podobny do tego pierwszego, wyraźnie czymś zaabsorbowany. Chyba mnie usłyszał, szepnęła do siebie dziewczynka i poczuła, że krople potu pojawiają się jej na czole. Strażnik patrzył w górę ścieżki, ale za chwilę się odwrócił i prawdopodobnie ujrzawszy ukrywającą się w trawie Zosię. Musiała działać bardzo szybko. Zauważyła, że ma wyjątkowo duże oczy, niepasujące swoją wielkością do rozmiarów twarzy. Domyśliła się, że musi być czuły na piękne obrazy, widoki i w chwili, gdy już odwracał głowę, nacisnęła guzik białej różdżki. W tej chwili z każdej strony na niebie pojawiły się tęcze, tysiące mieniących się kolorowych tęcz, które na tle ciemnego nieba pełnego gwiazd wyglądały zjawiskowo i niesamowicie. To był naprawdę cudowny, niepowtarzalny spektakl. Każdy mógł zaniemówić na widok tak pięknego zjawiska, a co dopiero strażnik czuły na piękne widoki. A ten natychmiast zastygł bez ruchu, wpatrzony z otwartą buzią w ten niesamowity widok, nie reagując na to, co się wokół niego dzieje. Na to czekała Zosia, która podniosła się i biegiem podążyła w górę drogi, w stronę szczytu samotnej góry, niemal ocierając się o sierść strażnika, a ten stał jak zamurowany, napawając się tym nieoczekiwanym widokiem. Zatrzymała się dopiero w bezpiecznej od posterunku odległości i spojrzała za siebie. Tęcze powoli zaczęły znikać, przygasać i po chwili, prócz gwiazd, niczego na niebie nie było już widać. Zosia ruszyła w dalszą drogę, wiedząc już, że kolejny strażnik, z którym będzie musiała się zmierzyć, jest wrażliwy na zapachy. Trochę się tym faktem zaniepokoiła, bowiem wiatr wiał jej w plecy, co stanowiło dodatkowe zagrożenie, gdyż strażnik mógł ją wyczuć z daleka. Chwyciła niebieską różdżkę i trzymając ją w dłoni, ruszyła w dalszą drogę. Nie miała przecież innego wyjścia. Po kilkunastu minutach szybkiego marszu postanowiła zatrzymać się na chwilę, aby nieco odpocząć, gdyż droga robiła się bardziej stroma
i pokonywanie jej było z każdym krokiem uciążliwsze. Usiadła w trawie i zaczęła rozmyślać o mamie, wyobrażając sobie, że właśnie odzyskała wzrok i widzi ją szczęśliwą i uśmiechniętą. Aż się sama uśmiechnęła do swoich myśli, które przerwał nagle jakiś szmer. Dochodził z góry, ścieżki zza zakrętu będącego nieopodal. Wytężyła słuch i uświadomiła sobie, że ktoś idzie w jej stronę. Nie miała wątpliwości, że musi to być strażnik. Prawdopodobnie, tak jak się spodziewała, wyczuł ją z daleka i ruszył w jej kierunku. Nie wiedziała, co robić. Z boku drogi ujrzała jamę, której wcześniej nie zauważyła. Pewnie wydrążona została przez ulewny deszcz i to niedawno, gdyż na jej dnie zobaczyła ślad po kałuży, która jeszcze parę godzin temu musiała tu być. Wskoczyła do jamy i przykucnęła, czując, że na jej czole ponownie pojawiają się krople potu. Czyjeś kroki słychać było coraz wyraźniej. Po chwili za zakrętu wyłoniła się postać trzeciego strażnika. Na moment przystanął i wciągnął powietrze do swojego ogromnego nosa, zajmującego połowę twarzy. Zaczął uważnie się rozglądać. Domyśliła się Zosia, że wyczuł jej bliską obecność. Ścisnęła mocniej różdżkę w momencie, gdy strażnik ruszył w jej kierunku. Na szczęście wciąż jej nie widział, gdyż jama całkowicie ją skrywała, ale za chwilę na pewno ją zauważy. Zosia nie czekała na ten moment. Nacisnęła guziczek na różdżce i zamknęła oczy. Momentalnie umilkły kroki i zrobiła się niczym niezmącona cisza, a po chwili wyczuła cudowny zapach, który unosił się zewsząd. Nigdy nie czuła tak pięknego i intensywnego zapachu. Pomyślała, że to musi być woń z wszystkich kwiatów świata lub z wszystkich perfum, jakie zostały kiedykolwiek wyprodukowane. Czuła, jak kręci się jej w głowie z zachwytu. Wysunęła głowę z jamy i ujrzała strażnika. Miał potężny nos i stał nieruchomo na środku drogi, kilka metrów od niej. Zamknął oczy i rozkoszował się niesamowitym i wszechobecnym zapachem. Zosia chętnie by też rozkoszowała się razem z nim, ale wiedziała, że nie może, że za chwilę strażnik ochłonie, a ona musi być w tym momencie daleko od niego. Rzuciła się biegiem w górę drogi, nie oglądając się za siebie i z każdym krokiem, coraz słabiej wyczuwając cudowny zapach, który przed chwilą, tak jak ją i strażnika, urzekł. Świadomość tego, że udało jej się bezpiecznie ominąć wszystkie trzy posterunki, dała jej dodatkową energię i pomimo coraz bardziej stromej drogi nie czuła zmęczenia. Po kwadransie szybkiego marszu droga powoli łagodniała i przestała być już stroma. Domyśliła się, że zbliża się do szczytu samotnej góry. Pokonała ostatni zakręt drogi i ujrzała cel swojej wędrówki. Przed nią stał potężnych rozmiarów dąb. Nigdy tak dużego drzewa nie widziała. Dostrzegła w jego konarze drzwi. Podeszła do nich i zapukała. Po chwili drzwi z piskiem się otworzyły i ujrzała w nich postać przyjaźnie uśmiechającego się starca. Miał długą, siwą brodę i ubrany był w kolorową szatę, sięgającą do zabawnych czerwonych butów, z pomponem na czubie. Gestem dłoni zaprosił ją do środka i rzekł: — Witam cię, cudowna młoda istoto. Nazywam się Dobromir. Co ciebie do mnie sprowadza? Mam na imię Zosia i przybywam do ciebie, licząc, że będziesz w stanie pomóc mojej mamie. Dobrze, spróbuję, powiedział, ale zanim to zrobię, powiedz mi, czy nie bałaś się sama iść do mnie w nocy? Nie lepiej było zrobić to w dzień? W dzień, dzień. Dzień mogliby mnie z daleka zobaczyć strażnicy, dlatego... Jacy strażnicy? Jacy? Przerwał jej Dobromir i aż usiadł na fotelu z wrażenia.
To ty o nich nic nie wiesz? Spytała zdziwiona Zosia. Nie, pierwsze słyszę, odpowiedział czarnoksiężnik. Posłuchaj mnie zatem, powiedziała Zosia. Zły czarnoksiężnik Brutal postawił na drodze na samotną górę 3 posterunki, każdy ze strażnikiem. Ich zadaniem jest nie dopuścić do ciebie nikogo, abyś nie mógł już nikomu pomóc i aby o tobie za jakiś czas wszyscy zapomnieli. On zazdrości ci twojej sławy i tego, że ciebie wszyscy kochają, a jego wszyscy nienawidzą. A ja się zastanawiałem, dlaczego od dawna nikt do mnie nie przyszedł. Teraz już wiem, dlaczego. Ale jak tobie udało się ich ominąć? Jesteś przecież małą dziewczynką. To dzięki czarodziejskiej sroczce, której uratowałam życie, a która oddzięczyła mi się, dając mi zaczarowane różdżki, dzięki którym mogłam ich przechytrzyć. Opowiem ci wszystko od początku, dobrze? Oczywiście, nie mogę się doczekać, odparł Dobromir. Kiedy skończyła swoją opowieść, czarnoksiężnik milczał dłuższą chwilę, aby w końcu przemówić. Niesamowita historia. Jesteś bardzo dzielną i mądrą dziewczynką. Możesz być z siebie dumna. Dziękuję, powiedziała Zosia. Oczywiście pomogę twojej mamie. Nie mogę pozwolić, aby jej oczy już nigdy ciebie nie ujrzały. Dziękuję ci bardzo, naprawdę. Właściwie nie wiem, jak mam ci dziękować. Nie potrafię wyrazić mojej wdzięczności. Nie ma o czym mówić. Twoja uśmiechnięta i radosna buzia jest dla mnie wystarczającą zapłatą, powiedział, uśmiechając się do Zosi. Wiesz co? Kontynuował. Wyhodowałem kiedyś roślinę o cudownych, leczniczych właściwościach. Pomogła już kilku osobom. Wystarczy położyć na noc na chore oczy jej liść i rano wzrok jest wyleczony. Weź proszę 4 listki, 2 dla mamy i 2 dla taty, bo jemu też musimy wzrok naprawić, prawda? Tak, wspaniale, jeszcze raz bardzo dziękuję. Przytuliła się do czarnoksiężnika, a w jej oczach pojawiły się łzy szczęścia. Niestety, Dobromirze, dobrze mi się z tobą rozmawia i chętnie bym jeszcze została, ale chyba muszę już iść. Powinnam zdążyć wrócić, zanim rodzice się obudzą. Nie chcę, aby się martwili, co się ze mną stało, gdy się obudzą, a mnie nie będzie. Tylko jak mam teraz wrócić? Różdżki nie działają. Nie martw się, Zosiu. Znam zaklęcia, które sprawią, że strażnik wrażliwy na piękno już zawsze będzie widział tęczę, strażnik wrażliwy na zapach już zawsze będzie czuł zapach wszystkich kwiatów świata, a strażnik czuły na dźwięk już zawsze będzie słyszał cudowne dźwięki orkiestry. Tym sposobem już na zawsze będą unieruchomieni, niegroźni, a jednocześnie szczęśliwi, mogąc do końca życia karmić swoje zmysły rozkosznymi doznaniami. Każdy będzie mógł znowu do mnie przyjść ze swoimi problemami, a ja będę mógł pomagać będącym w potrzebie, co kocham robić najbardziej. Zosia pożegnała się z Dobromirem i ruszyła szczęśliwa w powrotną drogę. Było jej teraz dużo łatwiej, gdy szła z górki i nogi same ją niosły. Mijała kolejno każdego ze strażników, nie musząc się już ich obawiać. Każdy stał nieruchomo, z uśmiechem na ustach, wyraźnie czymś zafascynowany i każdy przypominał pluszowego, niegroźnego misia z ludzką głową. Kiedy Zosia wróciła do domu, właśnie zaczęło świtać. Gdy otworzyła drzwi i ujrzała zdziwionego jej widokiem tatę, który akurat wyszedł z sypialni. – A gdzie ty byłaś, córuś? Nie nocowałaś w domu? – spytał zatroskany i zszokowany Damazy. – Nie, spałam w domu. Musiałam coś załatwić i chciałam zrobić wam niespodziankę. – Wejdźmy do sypialni, bo słyszę, że mama też już nie śpi. To wszystko wam opowiem.
Wieczorem, gdy rodzice ułożyli się w łóżku do snu, Zosia położyła się na powiekach ich oczu po listku tajemniczej rośliny i wyszła do swojego pokoju. Nie mogła długo usnąć, pomimo tego, że poprzedniej nocy nie zmrużyła oczu. Cały czas myślała o tym, czy roślina ma moc, aby uzdrowić i przywrócić wzrok jej rodzicom, a zwłaszcza mamie. Sen w końcu ją zmorzył, a kiedy się obudziła, ujrzała tańczących w jej pokoju rodziców, radosnych i płaczących ze szczęścia. Udało się, jej mama odzyskała wzrok, a wzroku taty mógłby pozazdrościć nie jeden młody człowiek. Rzuciła się na nich i dłuższą chwilę tańczyli w trójkę, nie mogąc powstrzymać łez. Nigdy nie byli tak szczęśliwi jak tego ranka. Ich życie zmieniło się nie do poznania. Na obrzeżach miasta pewna bogata księżna Dorota wybudowała pałac, w którym zamieszkała. Wkrótce miasto zaczęło się bogacić i rozbudowywać. Do grodu zaczęli przybywać nowi mieszkańcy, zamożni kupcy, znani artyści, artystokraci. Niektórzy z nich się tu osiedlali. Krawiec i jego żona zaczęli dostawać zlecenia na szycie sukni, płaszczy i innych ubrań, również dla księżnej i jej rodziny, za które dostawali sowite wynagrodzenie i powodziło im się zdecydowanie lepiej niż wcześniej. Stać ich było na lepsze meble, ubrania, a nawet zatrudnili pracowników, dzięki czemu mieli dużo czasu dla siebie i córki, która poszła do szkoły i wymagała więcej rodzicielskiej uwagi. Kiedy Zosia urosła i z dziecka przemieniła się w kobietę, otworzyła w miasteczku sklep z odzieżą, w którym można było kupić ubrania szyte przez jej rodziców. Sklep odniósł duży sukces, gdyż rodzice Zosi szyli piękne ubrania i każdy chciał w nich chodzić. Żyli długo i szczęśliwie. Ale to była długa bajka. Mam nadzieję, że nie uciekliście. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze jest. A ktoś tutaj jeszcze jest. No dobrze, a teraz już nuteczka. O, może o tym. Kołysanka do poduchy, bo już niedługo, niedługo będzie noc. Słoneczko już ziewa ukradkiem za chmurkami i szarość za oknem robi się coraz gęstsza. Gwar miasta powoli cichnie nad dachami i senność ogarnia wszystkich coraz większa. Więc oczka zmruż, przytul się do misia, za oknem już pan księżyc pełnią lśni. Już czas na sen, bo długi dzień był dzisiaj. Twój miś już śpi, o tobie pewnie śni. Skrzydła w ich cieple grzeją chmarami i tylko tak co godzinę dzwon na dzwonnicy zagłusza tę nocną ciszę swoimi biciami. Więc oczka zmruż, przytul się do misia, za oknem już pan księżyc pełnią lśni. Już czas na sen, bo długi dzień był dzisiaj. Twój
twój miś już śpi, o tobie pewnie śni. Podobała wam się bajka? Mam nadzieję, że tak. Najważniejsze, że wszystko udało się, prawda? To jest najważniejsze w bajkach, zresztą zazwyczaj bajki się kończą dobrze. No a teraz, no jeszcze zostało 8 minut, no to przeczytam jeszcze wam wiersz pani Beaty Małgorzaty Moniuszko. Tak idziemy od początku znowu. Posłuchajcie. Beata Małgorzata Moniuszko, mieszkańcy. A w lesie jest ciemno i cicho, cichutko, dopóki nie zbudzą się ptaki raniutko. Słowiki, cietrzewie, pustułki, bieliki, kukułki, sikorki, gongoły, rudziki, skowronki, czeczotki, dzięcioły, pełzacze, jeżyki, jastrzębie, bekasy, puchacze. A w lesie jest cicho i pusto, puściutko, dopóki nie wyjdą zwierzęta raniutko z kryjówek na drzewach, na ziemi, pod ziemią, gdzie swoje zapasy gromadzą i drzemią, w jaskiniach, w pieczarach, pod liśćmi, w gęstwinach, w zaroślach, w konarach, w gałęziach, w szczelinach. Gdy wejdziesz do lasu, spaceruj wolniutko. W południe wieczorem, o świcie raniutko. By czasem nie płoszyć zajęcy świstaków, wiewiórek, łasiczek, sarenek, warchlaków, niedźwiadek, koźlątek, borsuków, jeżyków, jeleni, puszczyków, gryzoni i dzików. Piękny wiersz, pani Beatko, pani Beato Małgorzato Moniuszko. Piękny. No to co teraz? Damy stracha na wróble. Ma na sobie fatałaszki, boją się go wszystkie ptaszki. Zwykle nogę ma drewnianą, często w sękach i spróchniałą. Wiatr rozwiewa mu czuprynę, czasem również pelerynę. Zawsze stoi gdzieś samotnie i gdy pada, cały moknie. Ilekroć go widzę, to smutno mi zawsze na duszy. Bo choć się do tego nie przyzna, to życie ma nudne. I choćbym chciał bardzo mu pomóc, by z miejsca się ruszył,
zostawiasz go na drzewie. Jak tam wchodzi, tego nie wiem. Nic nie pije i nic nie je. Nie grymasi, wciąż się śmieje. W polu bywa też widziany. Raczej skąpo jest odziany. Tygodniami tam tak stoi. Nocy ciemnej się nie boi. Ilekroć go widzę, to smutno mi zawsze na duszy. Bo choć się do tego nie przyzna, to życie ma nudne. I choćbym chciał bardzo mu pomóc, by z miejsca się ruszył, to nic nie poradzę, gdyż tak żyją strachy na wróble. Dreszcze, gryzą go komary, kleszcze. Lecz on tym się nie przejmuje. To humoru mu nie psuje. Ptaki to go omijają. Jak go widzą, to zwiewają. Nie rozumie on dlaczego. Chciałby ptaków być kolegą. Ilekroć go widzę, to smutno mi zawsze na duszy. Bo choć się do tego nie przyzna, to życie ma nudne. I choćbym chciał bardzo mu pomóc, by z miejsca się ruszył, to nic nie poradzę, gdyż tak żyją strachy na wróble. Ilekroć go widzę, to smutno mi zawsze na duszy. Bo choć się do tego nie przyzna, to życie ma nudne. I choćbym chciał bardzo mu pomóc, by z miejsca się ruszył, to nic nie poradzę, gdyż tak żyją strachy na wróble. No właśnie, strach na wróble, fajny gość, co? Stoi na polu. No myślicie, że on tak straszy te ptaki? No co, one lubieją bardzo. Ja tutaj też taką znam książkę o nieustraszonym strachu na wróble. Tamte dopiero są przygody. No, nawet wróbel się z nim zaprzyjaźnił. Naprawdę. A teraz idę na naszą, wiecie, na nasz portal tajemny pozdrowień. A tutaj, łohoho! Cześć, Justyś! Magma to ja! No to cześć, cześć! Magma to ty! Pozdrawiam! Pozdrawiam! Pozdrawia cioteczka Justyneczka! Pani Basia napisała: kolorowych snów dla prowadzącej i słuchaczy. Ojej, pani Basiu, dziękujemy! Dziękujemy też! Dobrej nocy! Dobrej nocy! Madzik napisała: zdążyliśmy chociaż na koniec i serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Podpisała się Madzik, no to super, też was pozdrawiamy, ciebie Madzik i Maniu, Maniusia też pozdrawiamy. Pani Beata Małgorzata Maniuszko napisała: pozdrawiam cieplutko i do usłyszenia, pa pa! No to pa pa! Od
cioteczki, Justyneczki i oczywiście od wszystkich dzieci. Kochani, było mi bardzo fajnie z wami. Wszystkiego dobrego i bądźcie, no nie martwcie się tą szkołą ani przed szkołem, wszystko będzie dobrze. Cały tydzień zobaczycie, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i znowu się spotkamy. Wszystko będzie fajnie. Wszystkiego dobrego i buziaczki od cioteczki Justyneczki. Pa, pa! No i dla was piosenka. A jaką? A ja wiem. Jaką? O kłótnia tablicy. Wiecie, jutro poniedziałek macie matematykę? No to posłuchajcie, jak się tam kłócą. Mój apsik już się niecierpliwi. No to pa, pa! W klasie wieczorową porą kłótnia się zrodziła, aż wstrząsnęło szkołą. Kłóci się plus dzielnik, iloczyn różnica, a świadkiem tej kłótni jest szkolna tablica. Każdy z nich dowodzi, że jest najważniejszy, że udział w działaniach innych jest ciut mniejszy. Konflikt się rozwija, pachnie rękoczynem, mało się nie pobił, minus z iloczynem. Gąbka z kredą wybrnąć chcą z tej sytuacji, lecz nikt ich nie słucha, wciąż bronią swych racji. Plus twierdzi, że w liczbach rządzi dodawanie, wziął kredę i kreśli działania na ścianie. Iloczyn mu na to, o nie, to mnożenie ma większe znaczenie, skończ już to bredzenie. Na co minus odrzekł, a ja głośno krzyczę, minus najważniejszy jest w matematyce. Iloraz odburknął, ale z was jelenie, królową liczenia jest zawsze dzielenie. Na dobre trwa kłótnia, co róż słychać krzyki, iloraz znów wrzeszczy, dzielnik ma wyniki. Aż wskaźnik rzekł basem, dość hałasowania, koniec już tej waśni i przekomarzania. Uciszcie się wszyscy natychmiast w tej chwili, bo chcę wam powiedzieć wszystkim, moi mili. Zanim zasiądziemy do wspólnej kolacji, że żaden z was nie ma tak naprawdę racji, to tak jakby stwierdzić, że w tygodniu czwartki liczą się najbardziej, a nie poniedziałki. Lub środa jest ważna, nie tak jak sobota. Przecież takie tezy to istna głupota, bo suma, różnica, mnożenie, dzielenie jednakową mają rangę i znaczenie. Nie można być dobrym tylko z dodawania, bo to wbrew logice, zjedli to do spania. Nie można być dobrym tylko z dodawania, bo to wbrew logice, zjedli to do spania. Nie można być dobrym tylko z dodawania, bo to wbrew logice, zjedli to do spania. Nie można być dobrym tylko z dodawania, bo to wbrew logice, zjedli to do spania.